Iarna e cel spațiu pentru ochii puși smerte. Și o voce jâlețe tichii plâscuiu croviu. Și vastră voce. Kongregacja Duchowieństwa i Osób Konsekrowanych odbyła się 6 czerwca na terenie Lwowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach. Na zaproszenie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego przemawiał do zebranych dyrektor Naukowego Instytutu Epidemiologii i Higieny profesor Borys Kuzminow, przypominając karty z życia naukowego wybitnego epidemiologa XX wieku, księdza Henryka Mosinga. Dr Henryk Mosing był nie tylko utalentowanym naukowcem, który był bezpośrednio zaangażowany w stworzenie szczepionki przeciw tyfusowi, był także księdzem i przez wiele lat pokryjomo prowadził działalność misyjną i duszpasterską w okolicznościach prześladowania wiary i rzymokatolików przez reżim komunistyczny. Po konferencji poświęconej pamięci doktora Henryka Mosinga, biskupi wraz z księżmi i duchownymi, którzy przybyli na 15 archidiecezjalny dzień ministranta, odprawili Eucharystię, podczas której dziękowali Bogu za dar życia i prosili o święte i liczne powołania do życia kapłańskiego i zakonnego oraz wspólnie błagali Boga o zwycięstwo i pokój w Ukrainie. Kazanie podczas mszy świętej wygłosili neoprezbiterzy ksiądz Piotr Demi oraz ksiądz Roberto Podolski. Przy ołtarzu wraz z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim mszę świętą koncelebrowali biskup pomocniczy Edward Kawa, biskup emeryt Marian Buczek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie ksiądz prałat Piotr Brzeski oraz liczni księża archidiecezji lwowskiej przybyli na kongregację. Po mszy świętej na spotkaniu duchowieństwa omawiano aktualną organizację życia w archidiecezji lwowskiej. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował duchowieństwu i osobom konsekrowanym za dobrą współpracę i szybką koordynację w pomocy potrzebującym podczas wojny w Ukrainie.